A już za chwilę w Radomiu odbędą się finały Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Wśród finalistów zespół starogardzkiego SKS-u Bartosz Starzało, kapitan zespołu, który ma Mistrzostwo Polski w 2000 roku drugim, tak, zdobyte w... W Warszawie. W Warszawie. Tak. Pamiętasz wszystkich swoich kolegów z tamtej drużyny? No, pamiętam wszystkich. Na pewno nie wiem, czy uda mi się teraz jednym tchem wymienić. Natomiast no, wszystkich pamiętam. Z częścią się wychowywałem w Starogardzie. Tak naprawdę stawialiśmy pierwsze kroki. Na przykład Sławek Wałek, czy Krzysiu Biesiada, który do dzisiaj jest trenerem w SKS-ie. Z kolejnymi wiążą mnie inne stosunki, jak na przykład Przemek Bieński, który jest poza sportem moim wspólnikiem aktualnie. I tak jakoś to wszystko się kręci. Poza tym był Grzesiek Kukiełka, który aktualnie gra w naszym zespole. Także dużo osób wtedy poznałem i dużo tych znajomości jest do dzisiaj aktualnych. To był wielki sukces. Powiedz mi, jak ta drużyna była budowana? Znaczy, nie ma co ukrywać, że my na Mistrzostwa Polski jechaliśmy jako faworyci i to zdecydowanie. Myślę, że w tamtym układzie, gdybyśmy tego Mistrzostwa Polski nie zdobyli, no byłaby to ogromna nasza porażka, bo w składzie mieliśmy wielu reprezentantów Polski w grupach młodzieżowych aktualnych. Aktualnych reprezentantów Polski, jak Szymon Szewczyk, właśnie Kukła, byłem ja, był Przemek Bieński, był Paweł Detlaw, Kuba Dryniański, także no, po prostu spełniliśmy swój obowiązek. Natomiast uważam, że jak na nasze miasto, nasz klub, który wtedy stawiał w poważnej koszykówce tak naprawdę pierwsze kroki, był to olbrzymi sukces. No i myślę, że tak samo jak środowisko, tak samo my się bardzo z tego cieszyliśmy. Finał został rozegrany w Warszawie. Jakie drużyny oprócz Was startowały w tych finałach? Znaczy, w finale wygraliśmy z Polonią Warszawa, to na pewno. W półfinale, z tego co pamiętam, to był chyba Włocławek. W grupie na pewno graliśmy ze Śląskiem Wrocław, gdzie rozgrywającym był Robert Skibniewski, który jest chyba wszystkim znany. Kilku zawodników, którzy do dzisiaj grają w tych mistrzostwach, brało udział. Natomiast tak jak powiedziałem, no, mieliśmy na tą chwilę najmocniejszy skład i wykorzystaliśmy to. Powiedziałeś już, że byliście faworytami. Na czym polegała Wasza siła? Siła polegała na tym, że mieliśmy na każdej pozycji tak naprawdę zawodnika z najwyższej półki w naszym kraju w tym wieku na tą chwilę. No, Szymon Szewczyk to myślę, że do dzisiaj ogromna siła pod koszem. Kukła był ogromnym talentem. Oprócz tego był Kuba Dryjański. Ja grałem jako rozgrywający, też wtedy obijałem się o reprezentację młodzieżową. Na trójce mieliśmy Pawła Detlafa, który też zapalił bardzo dużo punktów, rzucił bodajże 25 w meczu finałowym. On też miał przeszłość w reprezentacjach młodzieżowych. Z ławki wchodził Przemek Bieński, który też był w kadrze kadetów z Kukłą i ze mną. Także no, inne zespoły mogły tylko i wyłącznie o takim składzie pomarzyć na tą chwilę i się udało. Sam finał no, był pod Waszym dyktando, łatwy raczej mecz, czy też jak wspominasz to starcie z Polonią Warszawa? Znaczy, mecz łatwy nie był, bo z tego co pamiętam w pierwszej połowie było, może nie na styku, natomiast wygrywaliśmy niewielką różnicą punktów, to wszystko się odmieniło w drugiej połowie, no ale no, taka jest koszykówka, mieliśmy szerszą ławkę i tak naprawdę kiedy przeciwnik już był zmęczony, no to nasi zawodnicy z ławki po prostu zadecydowali o tym, że ten mecz wygraliśmy i wygraliśmy dosyć znacznie, bo myślę, że to było około 30 punktów. Myślę, że nie było tutaj, wszyscy widzieli, który zespół jest najlepszy i co pamiętam z finału, było dużo kibiców ze Starogardu i się wszyscy cieszyliśmy z tego sukcesu wspólnie. Szymon Szewczyk, Grzegorz Kukiełka, Bartosz Starzało. To są ci zawodnicy, którzy grają, tak? Przemek Biliński jest świetnym trenerem w Pelplinie. Mhm. Czy pozostali również zostali przy koszykówce? Jak się potoczyły ich losy? Znaczy, z niektórymi nie będę ukrywał, nie utrzymuję kontaktów. Natomiast Kuba Dryniański do dzisiaj gra w koszykówkę. Krzysiu Biesiada jest trenerem tutaj w SKS-ie. Jeżeli chodzi o Sławka Wałka, który też był w tym zespole, wyjechał za granicę, później wrócił, później znowu wyjechał, ale utrzymujemy kontakt. Kto tam był jeszcze? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale
Chyba nasza czwórka tylko. Nasza trójka, czyli Szymon, Kukła, Dryja i ja gramy do dzisiaj jeszcze w koszykówkę. Widziałeś podopiecznych pana Piątkowskiego w akcji? Co możesz powiedzieć o tym zespole? Tak, miałem przyjemność widzieć tą drużynę. No powiem tak, no wiadomo, pierwszą siłą są zawodnicy, którzy trenują z nami i grają z nami, czyli Filip i Kacper. Natomiast nie uważam, że tutaj tylko oni sami wygrywają mecze. To, co zauważyłem w tym zespole, to ogromna chęć i wola walki wśród zawodników pozostałych. Naprawdę uważam, że trzeba się wykazać niesamowitą miłością do koszykówki, chyba tak to trzeba nazwać, żeby bronić w ten sposób, nie trenując razem. Bo naprawdę to, co zobaczyłem oglądając mecze tych chłopaków, to mimo tego, że ci chłopcy nie zgrywali się razem, nie trenują razem, tam widać atmosferę w zespole, widać, że jeden walczy za drugiego i myślę, że pełni optymizmu możemy spoglądać na to, co się będzie działo w Radomiu. Jakieś rady od Bartosza Sarzało dla następców przed finałami? Czy ja mogę tylko poradzić im tyle, żeby grali tak, jak grali dotychczas, a wszystko wtedy może się zdarzyć. Ja nie mówię, że oni przyjadą z medalem, chociaż to jest jak najbardziej możliwe, ale jestem przekonany po tym, co zobaczyłem, oglądając ten zespół, że na pewno po tych mistrzostwach będą z siebie zadowoleni, będą wiedzieli po prostu, że dali z siebie wszystko ci chłopcy. To są takie zadziory, myślę, że większość z nich i to widać na boisku. No i oczywiście życzę powodzenia, myślę, że tak jak wszyscy kibice w Starogardzie życzą powodzenia, ja się do nich przyłączam i kibicuję im z całego serca. Dziękuję bardzo. Dzięki.